że przez święty krzyż swój świat odkupić raczył. W tej ostatniej stacji naszej drogi krzyżowej, w grób ziemi, w otchłań niebytu, złożyć chcemy wszystkie nasze grzechy i złości. Złożyć chcemy w otchłań niebytu grzechy i złości całego świata, aby nie miały już mocy. Chcemy zawierzyć się miłości Boga, który właśnie za ludzkie grzechy oddał swoje życie. To właśnie ten grób staje się szczególnym symbolem zwycięstwa dobra nad złem, życia nad śmiercią. Tylko czy w jej moc wierzę? Czy jestem tym, który zmartwychwstanie stawia nad naszymi życiowymi upadkami, grobami, odchłanią słabości i grzechów? Świętych malują często jako ludzi ze wzrokiem utkwionym w niebo, spoglądającym ku rzeczom przyszłym, ku zmartwychwstaniu. Czy potrafimy uratować się w chwilach pokus, a może nawet tuż po upadku, szybko spoglądając w niebo? Czy jesteśmy ludźmi, którzy noszą nadzieję, zwłaszcza wtedy, gdy doświadczamy tego, co nas przygniata? Kiedyś w czasie jednego ze światowych dni młodzieży stanęło przed Janem Pawłem II czworo młodych ludzi reprezentujących różne strony świata, różne sytuacje. Staje przed papieżem młody człowiek, który przybywa z Ameryki Łacińskiej i mówi: Ojcze Święty, przybywam z kontynentu i kraju, w którym niewielu ma wszystko, a wszyscy nie mają nic. Ale mimo tego bardzo wierzymy i szukamy, co zrobić można, byśmy mogli godnie żyć. Staje drugi młody człowiek o czarnej skórze, przybywa z Afryki. Mówi: Ojcze Święty, kraj, z którego przybywam, to kraj, w którym, jak sięga pamięcią, zawsze była wojna. Jednego u nas się pragnie pokoju. Staje trzecia osoba, młoda dziewczyna o skośnych oczach. Kontynent, z którego przybywam, mówi papieżowi, to kontynent i kraje na nim, w których za wyznawanie wiary traci się szansę na karierę, a nawet grozi więzienie, a nawet śmierć. Ale mimo tego u nas bardzo wielu ludzi wierzy. Mówią nawet, że jesteśmy najbardziej dynamicznie rozwijającym się kościołem, choć jeszcze mało licznym. Staje na koniec czwarta osoba, młoda dziewczyna. Mówi, że przybywa ze starego kontynentu, z Europy. Ojcze Święty powiada: u nas mają to wszystko, o czym marzą ci, którzy mówili przede mną. Jest pokój, nie ma wojny. Jest dobrobyt, nie ma biedy, choć ciągle narzekają, że mają mało. Wolno wyznawać wiarę w Boga, choć dopasowują takie pseudonowoczesne teorie, że w rzeczywistości wielu Boga nie wyznaje. Jednego u nas jednak nie ma. Wielu ludzi w Europie, powiada młoda dziewczyna, nie ma nadziei. Panie Jezu, który zostałeś złożony w grobie, potem za chwilę zmartwychwstać, to właśnie tam, w niebie wstępując i zmartwychwstając, wyznaczasz nam szlak, który rodzi w ludzkich sercach nadzieję. Nadzieję nawet najbardziej podnoszącą w trudnych i po ludzku niezrozumiałych sytuacjach. Iluż przeżyło kazamaty, obozy koncentracyjne, właśnie dzięki temu, że mieli wiarę i nadzieję. Dlaczego wielu z nas nie potrafi sięgnąć po nadzieję, choć daleko nam do doświadczenia tych, którzy byli więzieni w kazamatach, obozach, prześladowani za wiarę, za poglądy? Może właśnie brakuje nam tego wzroku świętych, utkwionego w niebo, ku nadziei. Nadzieję, prosimy Cię, daj nam, Panie, który za nas się...
O Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś spocierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami.